Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Then up got Jack and said to Jill, as in his arms he took her, "Brush off that dirt, for you're not hurt. Let's fetch the pail of water." Pana Jeziorskiego, hodowcę gołębi pocztowych ze Starego Gierałtowa. No opowie pan trochę tutaj o swojej słynnej hodowli tu w Gierałtowie. Przyroda tu jest kapitalna, zdrowe powietrze, górskie, okolice przepiękne. I między innymi puchar pan dostał od prezydenta pana Kawalera, słyszałem. O, a za co pan otrzymał? Za lot. Z MDM-u, nie? Myśmy mieli drugie miejsce zajął Gołąbek, nie? Z MDM-u drugie miejsce. Aha, no świetnie. A opowie pan coś o tym gołąbku może? No. No psiunia, jaki piesek pana fajny. No, czyli hodowca gołębi kocha wszystkich. Tak. No. A niech pan opowiada. Niebieski białolot, nie? To jest gołąb po gołębiach od pana Żyłki z Opola. To, co więcej, nie? No. Czyli od księdza? Od księdza Żyłki, nie? Czyli rozumie pan, jakieś tu gołąbki ma od księdza Żyłki, tak. I one zdają egzamin tutaj zdają pan. Egzamin, nie? A jak ta nawiązała się znajomość z księdzem? Na wystawie był u nas. Jako sędzia. Aha, i od tej pory sobie tutaj po prostu macie jakiś kontakt? Kontakt i ten. I samiczkę mi teraz przysłał, nie? Aha, no. Dobrze. A tak z sukcesów, w jakich lotach się pan głównie specjalizuje? Krótkich, czyli średnich? Średnich. A, głównie w średnich dystansach. Średnich. No. Czyli te bazowe gołębie akurat odpowiadają panu na średnie? Odpowiadają mi średnie dystansy. Nie wiem, co jeszcze mógł powiedzieć. Aha, a jaką metodą lotuje pan? Gniazdówką? Gniazdową, a od tego roku, od nowego roku już wdowieństwo totalne. Totalne. Aha, to, czyli samczykami i samiczkami będzie pan starał się lotować. Samymi samczykami. O! A samiczki w ogóle nie będą latać. Aha, aha. Samiczki czyli po prostu będą czekać na samczyków, czyli klasyczna metoda wdowieństwa, czyli samiczki z radością będą oczekiwały w celkach na samczyków. No świetnie. Tutaj pan przynależy do jakiego oddziału? Sekcja Stronie Śląskie, oddział Bystrzyca-Kłodzka. Aha, czyli tu konkurencję dosyć wymagającą macie, rozumiem. Wymagająca. Jest tu kilku hodowców dobrych. Jest czołowy w Polsce, nie, kolega. Aha. No. Czyli jest z kim rywalizować i nie boi się pan tej rywalizacji? No, na razie się boję, nie, ale... No. Ale nie daje się pan. Ale myślę, że ten... Dobrze. To co, zaprosi pan nas do gołębnika? Ten gołąbek nagrodę zdobył, nie? Od prezydenta. Niebieski białolot. Czyli to jest zdobywca drugiej nagrody i puchar od prezydenta Kawalera. Tak. No. No. Czyli gołąbki zdrowe, ładnie tutaj utrzymane są. A którego pan jeszcze by tu wyróżnił gołąbka? No tutaj są gołąbki. Te niebieskie, tamte dwa, to są od księdza Żyłki, nie? Aha, czyli tutaj widzę te... A jaka to jest linia, może pan zdradzić tutaj? To mają być z Ardenów, nie? Aha, czyli Ardeny to są. Tak. Aha, no one są prześliczne, te gołąbki. No. A tego ciemnego to mi kolega przysłał, tamtego teraz. Tak? No. Tak, też... W Dębicy przyszły. Aha, to też Arden, bo w Dębicy to... W Dębicy, no. To się Ardenami tam zajmują. A ten ciemny tutaj gołąbek, bo też bardzo rodziwy. I ten ciemny to od kolegi dostałem, nie? Mhm. A ten czerwony co to jest? Ten czerwony to jest od tego, z Dębicy. Mhm. No, on mi trzy gołąbki dał, nie? Aha, no tak, ten czerwony jest prześliczny. Czyli rozumiem, tutaj pan utrzymuje kontakty z czołowymi hodowcami w Polsce? Staram się.
Czyli ten poziom hodowli tutaj jest... Rozwijać się, bo człowiek chce się rozwijać, nie? No. Świetny. Gołębnik zdrowy, tutaj widzę przede wszystkim suchy, dobrze wentylowany. Czyli wzorcowy. Tutaj mają dużą przestrzeń te gołąbki. Duże, bo tu są same samczyki. Same samczyki, w dużym, przestronnym gołębniku. Czyli to są zarodowce pana tutaj. No. Czyli Ardeny od księdza Żyłki i z Dębicy. Od pana Kopacza. Nie? Od pana Kopacza. No, czołowy hodowca. Tak jak w internecie jest to czołowy hodowca w Dębicy. Nie? Świetnie, dobrze. Przejdziemy może do drugiego gołębnika. Tutaj to już jest bardziej brudno. Czyli rozumiem, w tym okresie już teraz gołębniki są, gołębie nie są wypuszczane już? Nie. Po prostu jaszczębie strasznie atakują. Nie są gołębie wypuszczane. Aha. No też, to są gołębie, gołębniki, widzę takie surowe, własnym sposobem skonstruowane, ale one są pomysłowe, są zdrowe przede wszystkim, dobrze wentylowane i suche. Suche, to myślę, że suche, nie? No. Tu jest susza i o to głównie chodzi w gołębniku, dużo świeżego powietrza i susza. Susza, tak. No, czyli tutaj będzie gołębnik dla wdowców, rozumie, tak? Ta część. Tak. Czyli to tej samczyki wdowce będą przybywać. No z pokroju są to gołębie, widzę, bardzo wyrównane, bardzo ładne. To są klasyczne asy przestworzy. Ogólnie pan hoduje około? No setki, nie? Setka jest, dobra. No. A, i tu mamy następny przedział gołębnika. Tutaj są samiczki. Aha, czyli gołębie już są rozdzielone. I teraz odpoczywają. Bardzo ładny gołębnik, zdrowy. Tu jest więcej. Drzewo wchłania wilgoć. Wszystko własnej roboty, nie? Tak, a tu jest gołębnik dla młodych, rozumiem, tak? Tak, później to dla młodych będzie. Teraz oni się siedzą, nie? Aha, bardzo ładny potencjał gołębi. A jeśli chodzi o karmienie, co pan teraz stosuje? Pierzeniową karmę. A, karmę pierzeniową. Końcówka pierzeniowej, nie? Aha. Świetnie. Nie są bojące. Czyli zamierzenia na przyszłość? Nie wychylać się w środku być, nie? No. Dobrze. My życzymy panu tutaj powodzenia i samych sukcesów tej hodowli. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję.